Mówiąc parę filmów wcześniej o stylach dla modułów, wspominałem, że styl Rounded można wykorzystać do uzyskania zaokrąglonych narożników dla danego modułu. I w tym filmie zobaczymy właśnie, jak można taki efekt uzyskać. W tym folderze zaokrąglone narożniki mamy plik narożniki HTML oraz cztery obrazki. Otwórzmy sobie do edycji właśnie ten plik. Ja już to zrobiłem. I tutaj mamy u góry style CSS. Za chwilę do nich przejdziemy. A tutaj na dole typowy kod dla modułu wygenerowanego właśnie w takim stylu, w stylu rounded. Kod ten charakteryzuje się tym, że mamy tu cztery zagnieżdżone w sobie elementy div. Cały trik polega na tym, że do każdego z tych elementów dodajemy obrazek tła i odpowiednio te obrazki ustawiamy właśnie dla każdego z tych elementów. Zobaczmy teraz jak wyglądają te obrazki i jak trzeba je ułożyć. Zaczynamy od pierwszego obrazka, który będzie ułożony w prawym dolnym rogu, a więc bottom right, i jest to obrazek, który wygląda w ten sposób. Następny, czyli bottom left, a więc lewy dolny róg. No i jak widać, tutaj po prostu te zaokrąglone narożniki są narysowane na tym obrazku. Spójrzmy, ten drugi obrazek jest znacznie węższy niż pierwszy. Następnie mamy trzeci obrazek, który. Wstawiamy do kolejnego diva i pozycjonujemy go w ten sposób, żeby znalazł się w prawym górnym rogu. Spójrzmy na ten obrazek. Także i on jest bardzo wąskim obrazkiem. I na końcu mamy obrazek, który umieszczamy w lewym górnym rogu kolejnego diva. Jest to bardzo malutki obrazek. Spójrzmy. I w efekcie uzyskujemy właśnie taką oto ramkę z zaokrąglonymi narożnikami. Te zaokrąglone narożniki to nie jedyne zastosowanie. Tu po prostu możemy podstawić każdy inny obrazek. Jeżeli chcemy na przykład uzyskać ramkę, która w każdym narożniku będzie miała jakiś inny obrazek, to również możemy skorzystać właśnie z tej techniki. Spójrzmy teraz do kodu. A więc mamy tutaj te nasze elementy div, i za pomocą stylów CSS przypisujemy odpowiednie obrazki właśnie do poszczególnych elementów div. Pierwszy element od góry. Otrzymuje obrazek, który znajduje się w prawym dolnym rogu, a więc BR oznacza tutaj bottom right. I tak też ustawiamy ten obrazek tła. Następnie lewy dolny róg. Kolejny obrazek w następnym diwie. Tutaj mamy właśnie te kolejne zagnieżdżone diwy. Ustawiany jest u góry w prawym rogu. I ostatni obrazek w czwartym diwie. Ustawiany jest w rogu lewym górnym. I to już w zasadzie wystarczy, żeby odpowiednio ustawić te obrazki. Tak, żeby tworzyły razem. Ładnie wyglądającą ramkę. W efekcie końcowym wygląda to na przykład właśnie tak.